Jak wygląda proces wdrażania programu zestawów obrony powietrznej Mała Narew dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Mała Narew to ekstremalnie szybkie zamówienie. Od początku, czyli od negocjacji, które trwały kilka tygodni, do wdrożenia, które to wdrożenie trwa kilka miesięcy. Mała Narew, już w tym roku pierwsze jednostki ogniowe będą na terenie Polski, wraz, czyli wyrzutnie iLauncher wraz z towarzyszącymi rakietami. Wdrożenie przebiega bardzo sprawnie. Obecnie polscy żołnierze szkolą się na sprzęcie, który, co ważne, już został zintegrowany z polskimi podwoziami, czyli brytyjskie wyrzutnie iLauncher produkcji MBDA, zintegrowane z polskimi podwoziami Jelcz 8x8. Szkolenia przebiegają sprawnie. W WZU w Grudziądzu instruktorzy z Wielkiej Brytanii z MBDA szkolą zarówno pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i polskich żołnierzy w kierunku operowania na sprzęcie. I chciałbym się podzielić bardzo miłym komentarzem dla strony polskiej, bo brytyjscy szkoleniowcy, którzy są byłymi wojskowymi brytyjskimi, pochwalili polskich żołnierzy, mówiąc, że szybciej przyswajają wiedzę, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę, bo to pokazuje, że choćby szkolenia mogą przebiegać szybciej i sprawniej niż planowaliśmy to wcześniej. No właśnie, mówiąc o przyszłości, nie sposób pominąć tak zwanej dużej Narwi. Jakie są plany MBDA na przyszłość? Czy jest brana pod uwagę produkcja pocisku KAM przez polski przemysł i wspólne opracowanie przez MBDA i polski przemysł jej wydłużonej wersji tego pocisku KAM-ER? Propozycje MBDA dla Polski to pełna współpraca i pełne partnerstwo przemysłowe. Rodzina rakiet KAM to jest oferta dla wielu rodzajów sił zbrojnych w Polsce. Już dzisiaj Mała Narew i KAM na wyposażeniu sił zbrojnych w 2023 roku, kiedy Mała Narew w pełni będzie już zaimplementowana do polskich sił zbrojnych. Duża Narew, czyli obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu, gdzie efektorem pierwszego wyboru jest KAM-ER, wspomniany już przez Pana, i rozwój rodziny rakiet KAM, wspólny pocisk naszym celem w Polsce, życzeniem, które wierzymy, że będzie spełnione, ponieważ polska strona również takie życzenie wyraża, jest wspólne opracowanie pocisku dla rodziny rakiet KAM o dalszym zasięgu niż KAM-ER. Rodzina rakiet KAM w Polsce to nie tylko Narew, nie tylko mała Narew, która już dzisiaj jest wdrażana, ale również okręty, fregaty, program o kryptonimie Miecznik, który również będzie wyposażony właśnie w pociski rodziny rakiety KAM. Panie dyrektorze, niedawno zapadło rozstrzygnięcie w programie niszczyciela czołgów Otokar Brzoza. Czy może pan przybliżyć naszym widzom, jaka jest oferta MBDA w tym zakresie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej? Premier Błaszczak kilka miesięcy temu rzeczywiście ogłosił chęć zakupu modułów bateryjnych niszczycieli czołgów. To jest program o kryptonimie Otokar Brzoza. Polska Grupa Zbrojeniowa zawiązała konsorcjum do realizacji tego programu i zostaliśmy wskazani, MBDA zostało wskazane jako producent i dostarczyciel rakiety pierwszego wyboru dla tego rozwiązania. Mówimy tutaj o rakiecie Brimstone. Rakieta Brimstone, czyli pocisk przeciwpancerny dalekiego zasięgu, idealny dla polskiego klienta, choćby ze względu na to, że jest w stanie operować we wszystkich warunkach pogodowych, co w polskim klimacie jest rzeczywiście niezbędne. Polska Grupa Zbrojeniowa i MBDA w tym roku, zimą 2022 roku, odpowiadając na potrzeby Wojska Polskiego, podpisały umowę o współpracy właśnie w programie niszczyciela czołgów. W ramach tej umowy współpracujemy z konsorcjum PGZ Otokar Brzoza, aby dostarczyć rozwiązania dla polskich sił zbrojnych, a tym rozwiązaniem są moduły bateryjne, polskie podwozie 4x4 z wyrzutnią rakiet Brimstone umiejscowioną na pojeździe. Tutaj również MBDA chce współpracować i współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową przy opracowaniu, ale chce współpracować, jeżeli chodzi o produkcję pocisków Brimstone. Polska i Wielka Brytania wspólnie dostarczałyby pocisk Brimstone dla polskich sił zbrojnych. Brimstone nie tylko może być przenoszony przez pojazdy, może też być przenoszony przez statki powietrzne, a MBDA ma także w swojej ofercie inne pociski lotnicze klasy powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.
Może Pan nam ujawnić jakieś szczegóły dotyczące tego zakresu oferty MBDA dla polskiego lotnictwa? MBDA jest europejskim liderem, jeżeli chodzi o produkcję systemów rakietowych i rzeczywiście mamy w swojej ofercie rakiety dla każdego rodzaju sił zbrojnych. Brimstone jest bardzo dobrym przykładem. W Polsce dzisiaj chcemy go zaimplementować do wojsk lądowych, do artylerii, która będzie używała moduły bateryjne niszczycieli czołgów. Natomiast Brimstone jest pociskiem rakietowym wywodzącym się właśnie z sił powietrznych i tutaj oferujemy go w Polsce oczywiście dla zarówno statków bezzałogowych, jak i śmigłowców szturmowych, czy też samolotów wielozadaniowych. W naszej ofercie znajduje się również pocisk ASRAM, który w Wielkiej Brytanii integrowany jest z F-35 i bardzo dobrym efektem synergii, jeżeli w Polsce już mamy pocisk CAM, będziemy mieli rodzinę rakiet CAM, również KMR, byłoby posiadanie pocisku ASRAM, który ponad 70% swoich komponentów ma wspólne właśnie z rodziną rakiet CAM, więc produkcja rakiet CAM w Polsce, w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej przy transferze technologii i wiedzy, który wydarzy się wraz z zaimplementowaniem systemu NAREW, byłaby możliwa produkcja już pocisków dla sił powietrznych. Mamy również w swojej ofercie pocisk Meteor, którym wiemy, że zainteresowane są polskie siły powietrzne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.